co roku spotykaliśmy się tutaj, na płoniach za klasztorem. Tutaj stawało nasze miasteczko namiotowe, tędy przechodziliśmy przez bramę. W tym roku nie możemy spotkać się osobiście. Bardzo żałuję, że nie spojrzymy sobie w oczy, nie uściśniemy dłoni, nie zamienimy kilku zdań twarzą w twarz. Ale nie ma tego złego. W tym roku spotkamy się po raz 25. Spotkamy się na jubileuszowej pielgrzymce online. Będziemy duchowo, jeszcze głębiej, pielgrzymować do Matki Bożej, aby podziękować za ten wyjątkowy i trudny rok harcerski. Zapraszam Was, żebyście byli z nami. Zachęcam Was do łączenia się z nami poprzez transmisje internetowe. Bądźcie z nami w czasie nabożeństw, bądźcie z nami podczas elementów programowych. Druhny i druhowie, Pan Jezus powiedział do apostołów: ja jestem z wami. To hasło naszej tegorocznej jubileuszowej pielgrzymki. I wy bądźcie z nami. Druhny i druhowie, harcerki i harcerze. Stoję przy pomniku prymasa tysiąclecia. Prymasa niełatwych czasów. Dzisiaj, kiedy zmagamy się z pandemią koronawirusa, kiedy jeszcze wielu z nas musi pozostać w domu, przychodzi nam przeżywać miesiąc maj. A maj to czas naszego wędrowania harcerskiego na Jasną Górę. Chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na tegoroczną już 25. jubileuszową pielgrzymkę Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę. Przybywajcie z nami w ten wyjątkowy czas, po to, by stanąć tutaj na Jasnej Górze Zwycięstwa i przyłożyć ucho do bijącego serca narodu. Przebywajcie tutaj wirtualnie, bo tegoroczna pielgrzymka będzie miała charakter udziału online. Pozostaniemy w domach, ale naszymi harcerskimi sercami, naszymi harcerskimi oczami i uszami, naszym harcerskim życiem bądźmy chociaż na chwileczkę tutaj na Jasnej Górze. Zapraszam wszystkich do współudziału, do tworzenia tej pielgrzymki. Od samego początku do końca. Nie możemy być fizycznie na Jasnej Górze, ale bądźmy tutaj przed obrazem Matki Bożej w godzinie apelu. Bądźmy na wałach i we wszystkich miejscach na drodze światła. Bądźmy w naszych codziennych, sobotnich pracach, naszych zadaniach, realizując plan tej pielgrzymki. I zakończmy to nasze pielgrzymowanie w kaplicy Matki Bożej na mszy świętej o 9:30 w niedzielę. Tam, stając przed cudownym obrazem, będziemy składać Bogu wielkie dziękczynienie, nasze harcerskie dziękczynienie za 25 pielgrzymek, które są za nami. Druhny i druhowie, nic nas to nie kosztuje. Zapraszam, abyśmy się zgłosili, żebyśmy wiedzieli, że jesteście z nami. Zapraszam do udziału online poprzez łącza internetowe, poprzez łącza telewizyjne. To wyjątkowa sytuacja, pewnie się nigdy nie powtórzy. Naprawdę ta wyjątkowa pielgrzymka może być udziałem także waszym, waszych drużyn, waszych chówców, nas, Związku Harcerstwa Polskiego, który już 25 raz przybywa na Jasną Górę Zwycięstwa. Druhny i druhowie, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie.